na konferencji prasowej powiedziałem, że w ten mecz nie weszliśmy dobrze, straciliśmy bramkę w podstawowym fragmencie gry, na które tak naprawdę uczulaliśmy, żeby za wszelką cenę gdzieś ich unikać, bo po obserwacji Warty we wcześniejszych meczach i gdzie z Tomkiem byliśmy osobiście w Sosnowcu, te stałe fragmenty mieli naprawdę groźne. No i taką bramkę zaraz na początku meczu straciliśmy. Natomiast cieszy to, jak zespół zareagował po przerwie, bo tam naprawdę zdominowaliśmy Wartę i my do końca wierzyliśmy nawet w to, że ten mecz możemy wygrać. Gdyby udało się Łukaszowi Grzeszczykowi zmieścić piłkę w bramce po rzucie karnym, mieliśmy wtedy jeszcze trochę czasu na to, żeby ten mecz wygrać i to była taka duża szansa na to. Natomiast nie udało się. Zdarza się, natomiast musimy z tego punktu się bardzo cieszyć, bo na trudnym terenie i po naprawdę dobrej drugiej połowie, która napawa nas optymizmem przed meczem ze Stomilem. Dalej koncentrujemy się na najbliższym meczu. To jest dla nas najważniejsze. Cieszy to, że dalej jesteśmy w grze, bo mamy cel przed sobą. Natomiast dzisiaj Stomil jest dla nas najważniejszy i na tym meczu się koncentrujemy, ten mecz, tą drużynę analizujemy, przygotowujemy się po to spotkanie. Przede wszystkim grają u siebie, no. Natomiast mają jeden dzień mniej odpoczynku jak my. Z tego co wiemy, zespół grający w ofensywie w ustawieniu 3-5-2, pod to się chcemy przygotować na to spotkanie. Czeka nas trudny mecz, no. Stomil nie wygrał od 3 spotkań. My również, także jedziemy tam po komplet punktów.